Szczęść Boże, witam wszystkich. Objawienie Pańskie, tradycyjnie nazywane Trzech Króli. Ostatni dzień naszych rekolekcji bożonarodzeniowych. Ksiądz Grzegorz Grabowski. A Ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z Ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Chciałbym Ci opowiedzieć niesamowitą historię. To było kilkanaście lat temu. Spotkałem pewnego człowieka, który zupełnie był zdezorientowany w swoim życiu. Stracił bardzo wiele swoich najbliższych. Przegrał jakby życie, tak jak opowiadał. Ale wiesz, jak mówił o tym, że jeszcze chce odebrać sobie życie, to pomyślałem sobie, no cóż powiedzieć takiemu człowiekowi? Więc pomyślałem sobie, powiem mu o tym, że jest zawsze wyjście z sytuacji. Wystarczy szukać, szukać, a się znajdzie wyjście z sytuacji. Kiedy się pomodliłem nad nim i powiedziałem mu, że Bóg o tobie myśli i Bóg na pewno chciałby, żebyś odnalazł sens i prawdziwe drogi swojego życia, to tak rozstając się z nim, zostawiłem mu tylko tą jedną rzecz. Cudowny medalik, który miałem przy sobie i wręczyłem mu w jego ręce. I ta historia pewnie nie byłaby jakąś historią niezwykłą, gdybym za jakiś rok czasu później nie spotkał tego człowieka w tym samym miejscu, przy tej samej ławeczce, gdzie z nim rozmawiałem. I ten człowiek mówi: wszystko się zmieniło, proszę księdza. Wszystko się zmieniło w moim życiu. Wszystko tak naprawdę nabrało sensu i celowości, bo zacząłem przez ten medalik modlić się do Matki Bożej, zwracać się do Boga i zrozumiałem, że wystarczy szukać, aby znaleźć prawdziwy sens i za tym sensem podążać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta dzisiejsza Ewangelia właśnie wprowadza nas na tą prawdę, trzech mędrców, którzy szukają, szukają, aż w końcu znajdują. Znajdują kogoś najważniejszego w życiu, myślę, każdego z nas, Jezusa Chrystusa. Kim byli w ogóle ci mędrcy, magowie, jak ich tam różne legendy nazywają? Czy to byli też jacyś religijni, właśnie kapłani różnych swoich wierzeń? Tego nie wiemy. To będą spekulacje, których nie rozwiążemy po dzisiejszy dzień. Ale są dla nas znakiem właśnie niezwykłego szukania Boga. I nie mieli łatwo. Mieli bardzo trudno. Bo natrafiają sobie na takiego Heroda, który sobie rządzi, ma władzę, żyje sobie w królestwie, włada Jerozolimą. Aż tu nagle, kiedy potajemnie przecież ich wzywa, nagle pojawia się u niego lęk, strach. I tak jak słyszymy w tej Ewangelii, padł strach na serce Heroda i nad całą jego Jerozolimą. Skąd bierze się ten lęk i ten strach? Może przed tym, że człowiek ma zamknięte serce i nie chce szukać właśnie prawdy. Nie chce szukać Boga, by się Jemu pokłonić, tak jak ci właśnie trzej królowie, mędrcy, którzy są dla nas pewnym tylko symbolem tego, że nasza wiara jest właśnie tą przestrzenią poszukiwania Boga i znajdowania Boga. Ja wierzę, że ten człowiek odnalazł Boga, odnalazł sens i nie żył już dalej w jakimś zagubieniu, ale właśnie wszystko się może zmienić, także i w Twoim życiu. Kiedy zaczniesz szukać, to jest pierwszy podstawowy krok. Zacznij szukać, zacznij czytać, zacznij modlić się, zacznij otwierać swoje serce, a znajdziesz właśnie tego, kto jest najważniejszy dla nas wszystkich. Jezusa. A co jeśli stawiasz sobie takie pytanie? Szukam, szukam, ale i tak nie znajduję. Dla mnie podpowiedzią jest pewna historia też z życia. Kiedy spotkałem bezdomnego człowieka na ulicy i chciałem mu pomóc,
Zawsze byłem w odniesieniu do bezdomnych na ulicy, a wrzucę monetkę dla świętego spokoju. Albo zostawię mu jakąś kanapkę, albo jakieś jedzenie. Ale któregoś dnia jakby przemogłem się, wyszedłem z takiego swojego świata myślenia i podejścia do bezdomnych i zaprosiłem go do takiej kawiarni, gdzie mogłem z nim usiąść, porozmawiać, wysłuchać i go w jakiś sposób nakarmić. W życiu nie widziałem, żeby człowiek mógł tak jeść, ale też w życiu nie słyszałem takiej historii jego życia. To, co jest najważniejsze w tym doświadczeniu, to to, że byłem chyba takim trochę Herodem, zamkniętym w swoim świecie. I to był problem właśnie tego Heroda. Gdyby on zaryzykował i wyszedł z tego swojego świata władzy, iluzji, zaszczytów, sukcesów, tego, że każdego dnia można byłoby się tylko bawić, to tak naprawdę nie miałbym tego spotkania z tym człowiekiem. Nigdy nie usłyszałbym historii tego człowieka i nigdy bym pewnie nie pomyślał, że byłem też takim Herodem, żyjącym w swoim własnym świecie. I może to jest ta główna przeszkoda w tym, że człowiek szuka, szuka i nie znajduje. I może szukasz i jeszcze nie znajdujesz, bo nie wyszedłeś z tego świata właśnie Heroda. Niech dla nas będą takim wskazaniem mędrcy ze wschodu. Mamy szukać, szukać, aż znajdziecie. Tak jak psalmista mówi, szukajcie, a znajdziecie, albo szukajcie, bo Bóg pozwala się tak naprawdę znaleźć. I może to jest najgłówniejsze przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii. W naszej parafii hasłem na cały ten rok, który jest teraz przed nami, nowy rok 2022, jest hasło być pielgrzymem, pielgrzymować wszędzie tam, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz, pielgrzymuj z Bogiem. I widzisz, możesz być pielgrzymem, czyli znasz cel swojego życia, może odkryłeś Boga, spotkałeś Boga, doświadczasz Go na co dzień. Ale też jest, widzisz, druga grupa ludzi. To mogą być włóczędzy. Włóczęga ciągle żyje z dnia na dzień, bo jeszcze szuka i jeszcze nie odnalazł. I chcę Cię zachęcić do tego, byś z tego włóczęgi ciągle przechodził na tą drogę bycia pielgrzymem. Byś odnalazł tą prawdę, że sensem największym jest właśnie znalezienie Boga. Bo wtedy wszystko już odnalazłeś, co jest Ci potrzebne do szczęścia w życiu. Na samym końcu chciałbym Was wszystkich pobłogosławić. Przyjmijcie to błogosławieństwo, niech ono Wam pozwala szukać i znajdywać to, co najważniejsze w Waszym życiu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.